Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy widzieliście o tym, że orkowie mają czerwone oczy oraz uwielbiają ubierać się w jaskrawe barwy? No cóż, teraz już wiecie. To jest ten cały nasz Izelor. To jest... jakiś tam kryształ. Zapomniałem sprawdzić jego nazwę. No cóż, trudno. Porozmawiajmy w końcu z nim. Poszukiwacze przygód Stargos. Tak. Gdyby nie ciężar na mym sercu, uczciłbym wasze przybycie. Nie wiem, czy w tych mrocznych czasach możecie nam w jakikolwiek sposób pomóc. Jestem Izelor z Heimu. Co tu się dzieje? Juanti atakowali nas przez niemal tydzień. Kiedy zrozumieli, że nie są w stanie pokonać mnie podczas gdy klejnot serca roztacza nade mną opiekę, wyładowali swą złość na wielkim dębie. Udało się im go zniszczyć? Jeszcze nie, ale przecięli przynajmniej pół tuzina grubych prawie na wysokość człowieka. Drzewo błaga mnie o pomoc, ale ja niewiele mogę uczynić. Co gorsza, obawiam się, że napastnicy mogli odnaleźć przejście. Jakie przejście? Tysiące lat temu, gdy Wielki Dąb był zaledwie świętym nasieniem, jak okiem sięgnąć ten płaskowyż tętnił roślinnym i zwierzęcym życiem. Był placówką Juanti, ludzi węży, powstałych w mrocznych czasach historii Ferunu. Tu rozpościerała się puszcza? Cały świat był puszczą. Tak przynajmniej utrzymują leciwi druidzi. A Juanti marzyli o panowaniu nad tym światem. Miejsce, w którym obecnie rośnie Wielki Dąb, było, jest portalem, przejściem do odległej krainy. Dokąd prowadzi to przejście? Do puszczy. Puszczy mieszczącej się tak daleko na południu, że trzeba by podróżować miesiącami, by do niej dotrzeć. Mieści się tam kraina zwana Chult, różniąca się znacznie od zlodowaciałych ziem grzbietu świata. No, musimy dotrzeć do Ciętej Dłoni. Jak możemy pomóc tobie, byś ty mógł pomóc Musisz nam? Musisz sprawdzić, w których miejscach Juanti uszkodzili Wielki Dąb. Przy jednym z takich miejsc powinieneś znaleźć portal do puszczy w Chult. Udaj się do drzewa i albo wybij wszystkich Juanti, albo zamknij portal, zabijając jego strażnika. A strażnika? Zgadza się. Każde przejście ma swojego strażnika, żywe stworzenie, które go pilnuje. Kto albo co jest strażnikiem tego przejścia, nie wiem. Mm-hmm. Zapewne jego nieobecność ma związek z knowaniami Juanti. Co to za jeżący się zielony klejnot pomiędzy kamieniami? To źródło wszystkich naszych kłopotów, ale też nasze zbawienie. Aha. To klejnot Redeemer serca, artefakt o potężnej mocy. Chroni Kul'dahar i pomaga zapewnić naszej wiosce ciepło. Aurylici i Legion gardzą nim, jak i wszystkim, co reprezentuje. Dokąd prowadzi to przejście? Do puszczy. A, to już wiem. Puszczy mieszczącej się tak daleko na południu, że trzeba by podróżować miesiącami, by do niej dotrzeć. Nazbyt wiele. Wolałbym jednak widzieć w nich tylko wrogów. Pamiętam ich z czasów, gdy byli dziećmi. Wychowywała ich matka Agenia w małej chacie na skraju wioski. Kim była matka Agenia? Matka Agenia była kapłanką Ilmatera, boga cierpienia. 30 lat temu, gdy dwa demony walczyły ze sobą w tym rejonie grzbietu świata, Agenia wyruszyła, by pomagać potrzebującym. Udała się do Oka Smoka, góry wulkanicznej, aby uratować okolicznych mieszkańców przed Juanti i demonem Ixanomai. Po tym, jak grupa poszukiwaczy przygód pokonała stwora, matka Agenia zniknęła. Nikt nie wiedział, co się z nią stało. Aha. Agenia przetrząsnęła grzbiet świata w poszukiwaniu zarówno ofiar, jak i tych, którzy przetrwali. Ofiary pochowała w dolinie Hrothgar. Zlitowała się nad jedną z nich. Była nią elfia dziewica o imieniu Ilmadia Barriel. Aha. Nawet ja nie wiem, dlaczego Agenia zdecydowała się przywołać Ilmadię ze świata duchów. Elfka służyła w armii demona Bel'Hifeta. Miała obsesję na punkcie odbudowy odciętej dłoni, zniszczonej elfiej twierdzy. Mów dalej. Po powrocie do żywych Ilmadia miała złamane serce. Walcząc po stronie demona, odrzuciła wartości moralne i etyczne, za które elfy są podziwiane, a jej marzenia nigdy nie miały się spełnić. Dopiero miesiąc po tym zdarzeniu Ilmadia i Agenia dokonały dziwnego odkrycia.
łono elfiej dziewicy tętniło życiem. Egenia uznała, że Ilmadię pobłogosławił Ilmater w nagrodę za wyparcie się zła. Bardziej nie mogła się mylić. Ilmadia powiła kambiony, pół demony, pół elfy. Jakimś sposobem demon Belhifet zasiał czarne nasienie w jej łonie. Ilmadia zobaczyła syna z wykręconymi nogami i córkę z odrażającym oczami. Ach, to straszne. I co zrobiła? To było dla niej zbyt trudne do zniesienia. Ilmadia wybiegła z domu i rzuciła się ze skały. O. Nigdy nie znaleziono jej ciała. Egenia załamała się. Co się stało z Egenią po narodzinach dzieci Ilmadii? Poczuła się winna za śmierć Ilmadii, więc ciężar wychowania dzieci przyjęła na swoje barki. Mniej więcej w tym czasie ja pojawiłem się w wiosce. Zobaczyłem, jak jej mieszkańcy zabijają półkrwi Juanti, którzy przychodzili na świat w różnych zakątkach wioski. W tym okresie niepokoju Juanti, służący demonowi Ixanomai, pojmały i zapłodniły kobiety z Kuldahar. O, strasznie. 9 miesięcy po ich uwolnieniu kobiety te zaczęły rodzić. Ich potomstwem były wyłącznie dziewczynki. Wszystkie o czarnych włosach, gładkiej zielonej skórze i oczach złotego węża. Mężczyźni wpadli w nieopanowaną złość, a furia pchnęła ich do strasznego okrucieństwa. Co się wtedy stało? Gdy kapłani Ilmatera próbowali interweniować, zostali wyparci z wioski. To dlatego ich świątynia stoi pusta po dziś dzień. Matki zabierały swe dzieci do jedynego miejsca, w którym witano je z otwartymi ramionami. Do oka smoka. Powiedz coś więcej na temat mieszkańców Juanti zamieszkujących okolice oko smoka. Gdy zjawiłem się w Kuldahar, w wiosce panował zamęt. Jej mieszkańcy planowali najazd na oko smoka, aby zgładzić odmieńców. Swoje byłe żony, córki i matki. Odwiodłem ich od tego szaleństwa. Rok później odkryłem, że w chacie na peryferiach wioski matka Egenia wychowuje 2 dzieci. Nie wiedziałem, co czynić. Powstały ze zła i nic poza złem z nich nie wyrośnie. Pamiętam, że tak jej powiedziałem. Czy to, co się stało, jest naszą winą? Teraz mogę jedynie nad tym rozmyślać. Egenia wierzyła całym sercem, że kambiony mogłyby wyrosnąć na dobre i cnotliwe istoty. Poprosiła mnie, bym nadał im imiona z uwagi na fakt, że wychowywałem się wśród elfów i miałem elfiego ojca. Chłopiec został ich Sairem, dziewczynka Madae. Nazwałem ich po moich rodzicach, ukochanych rodzicach. Żałuję dnia, kiedy popełniłem. O, to dopiero ironia. Egenia wychowywała dzieci z dala od innych ludzi, ucząc ich moralności. Wyuczyła Madae na kapłankę Ilmatera. Gdy stara Egenia zmarła, mieszkańcy wioski trafili na rodzeństwo. Madae była w trakcie obrządków pogrzebowych. Pogrzebowych? Ludzie założyli, że te potwory zabiły starą kobietę. Gdy mieszkańcy wioski stali się agresywni, moralność rodzeństwa prysła. Demoniczne instynkty Ixaira i Madae wzięły górę. A to wszystko przez ksenofobiczny strach tych mieszkańców tych wioski. Dobra, co się stało później? Gdy dotarłem na miejsce, zobaczyłem straszną scenę. Mieszkańcy wioski nie mieli żadnych szans. Próbowałem zatrzymać rodzeństwo, ale uciekło w górę. Dopiero po wielu latach dowiedziałem się, czym się stali. Dwójka dzieciaków zmasakrowała bandę wiśniaków. No dobra, powiedzmy, że mieli potężną moc czy coś tam. Dobra, co się stało z Izairem i Madae po tym, jak opuścili Kuldahar? Izair i Madae żyli na ulicach Luskan, zarabiając na siebie poprzez wymuszenia i zastraszenie. Dużo o nich wiesz. Jednak para zaczepiła kogoś, kogo lepiej było pozostawić w spokoju. Ich ofiarą miał być Edgil, mistrz tajemnego bractwa, którego członków mieliście okazję już poznać. Tak, i zabić. Edgil zainteresował się bliźniakami ze względu na ich oczywiste, piekielne pochodzenie. Zaczęli mu służyć i na jego rozkaz zabijać, w zamian za ochronę i szkolenie. Rodzeństwo okazało się cennym nabytkiem dla bractwa.
W którymś momencie Isairowi i Madae nadano funkcję łączników z władzami otchłani. Powiązania z tajemnym bractwem wyjaśniają atak Horshoma. Co stało się później? Po latach w służbie bractwa rodzeństwo chciało się sprawdzić w roli najemników w wojnie krwi, niekończącej się bitwie między dziewięcioma piekłami i otchłanią. Powiedz mi o udziale Isaira i Madae w wojnie krwi. Wzięli udział w wojnie krwi w charakterze najemników. Po spotkaniu z ojcem Belhifetem próbowali zbudować własną potęgę w ramach Beatezu, diabelskiej hierarchii dziewięciu piekieł. Co się stało później? Ku swemu rozczarowaniu przekonali się, że wśród diabłów Beatezu byli traktowani gorzej niż w naszym świecie. Bezustannie sprowadzani do roli pionków i manipulowani przez ojca, w końcu opuścili piekła i powrócili do Ferunu. Ta, nienawidzeni zarówno w Otchłani, jak i w Feirunie. Kiepski los. Nie wiem, jak doszło do tego, że zamieszkali w odciętej dłoni, ale wszystkie marzenia genii odnośnie przyszłości Isaira i Madae odeszły z tego świata wraz z nią. Isair jest skrzywionym czarnoksiężnikiem o mocy równej potędze każdego mistrza tajemnego bractwa. Madae, przeznaczona Ilmaterowi, została nikczemną kapłanką i jak tu zwima. Nienawistnego bastarda czarnego pana Bane. Teraz na północy starają się zbudować swoją potęgę, szukając sojuszników wśród najgorszych szumowin i wyrzutków tego świata. Czy wiesz, dlaczego Legion Chimery nęka Dolinę Lodowego Wichru? Z zemsty. Legion Chimery, Isaira i Madae wysłał emisariuszy do miast na północy, aby ogłosili ich suwerenne rządy w górach Grzbietu Świata oraz otrzymali prawa do handlu na równych warunkach. Większość emisariuszy uznano za dziwolągi i szaleńców. Natomiast burmistrz Bryn Shander przysłał Ismairowi i Madae podarki. Podarki? Co to mogło być? Butelkę wina i ciasto, wszystko robione na święconej wodzie. Jeden z kapłanów Helma uznał, że przesłanie takich podarków piekielnemu rodzeństwu byłoby dobrym żartem. Isair nie podzielał tego zdania. Jak się dostać do odciętej dłoni? Mam pewien pomysł, ale aby go sprawdzić, musiałbym zostawić klejnot serca bez opieki. Ponieważ sądzę, że przejście jest otwarte, podjęcie takiego ryzyka nie byłoby rozsądne. Musimy dotrzeć do odciętej dłoni. Jak możemy pomóc tobie, byś to musisz pomógł, sprawdzić, w których miejscach Yuan zgadza się. Każde przejście to ma już swojego strażnika, żywe stworzenie, które go pilnuje. Dobra, to już chyba wszystko, co możemy się od niego dowiedzieć. Przejścia, nie wiem. Możesz nas wyleczyć? Ale za kasę. Nie, za kasę to ja nie chcę. Tylko to sam się potrafi leczyć. Okej. W okolicy jest jeszcze parę UNC do ubicia. Jestem, zrozumiałem. Co będziemy robić przez następny parę minut czasu? Przy okazji pewnie już moglibyśmy zrobić coś z tym duchem, który się błąka. Po z duchem matki Egenii, ale to za chwilę. Jeszcze mamy parę innych spraw do załatwienia. Przykład jedną z tych spraw są ci Wanti. Cofnijmy się. W czym mogę pomóc? Jedność obronna i coś. Ogniste kule się skończyły, ale zawsze mamy jeszcze lodową nawałnicę. Nie mam sobie równy. Sobie śpiewaj, czy przejdzie w palce. Pora dystans. I oto idą. Możemy rzucić błogosławieństwo. No, to wszystko, na to cię stać? A, pięknie przetrzebita nawałnica. Patrz, myślę, że dobrze. Gotowe. W międzyczasie Mak może też jakieś naturowe meteoryty rzucać. Zabierajmy się do roboty. Słucham. Zgoda. Co mogę dla ciebie zrobić? Rozumiem. Chyba nie ma zasięgu. Bój rozpoczęty!
twej próby wypiorę zbrodę. A, pięknie dzień. Przecież powiem muzykę dla moich uszu. Nic tam nie mogą zrobić dzięki tej pieśni obronnej bardzo. Za to my im jak najbardziej możemy zrobić dużo. No i komputery, ty ci się skończyły te. Co mamy zrobić? Zgoda. Zamieniam się w dobra. Bić mi. Trzeba co? To nie będzie złe. To łatwe. No i mamy chyba to przejście, o którym mówił Gizelor. Zobaczcie, to jest ten cały korzeń urąbany. No cóż. Niedługo pewnie będziemy musieli do niego, przez niego przejść. Ale najpierw chciałbym się upewnić, że iż w okolicy nie ma już żadnych Yuan-Ki. Na pewno są, na przykład tutaj. Co trzeba zrobić? A więc potrzebujesz. Oczywiście mam jeszcze parę czarów obszarowych. Czego? A ty masz jeszcze przywołanie boskiej mocy? Fajnie. O! Gotów. Tak się nie robi. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Tak się, proszę pana, nie robi. Co by tu można na nich rzucić? Że poszczególnie. Aha! Nie udało się, że to broni. Znaczy, że masz dzisiaj pecha. Naprzód. Tyler w porządku. Morderstwo najpodlejszą ze sztuk. Zwycięstwo najszlachetniejsze. Biją nam w palawinę. Niemiło. Ten Yuan-Ki zaraz sam padnie. Że wiecie co, nie podchodźcie do niego, on jest okryty, tym się cały płonie, jeszcze was podpalić coś. O tak. Tak już lepiej. Co my tu jeszcze mamy? Możemy tutaj sprawdzić. O, jakiś dom. Ciekawe, czy ktoś w środku jest. Zaraz to sprawdzimy. Tylko rozwalimy jeszcze tą grupę Yuan-Ti. Może rzucimy jakąś recytację, czy coś? Potrzebujesz mnie? Może rzucimy... O, przyspieszenie. O tak. Z przyspieszeniem to każdy jest mądry. Już się robi. Gotowe, dobrze? Co na mnie? Zabierajmy, dobrze? Teraz nawalać. A co tam? Czasu do czasu możemy stosować najprzyjemniejszą taktykę do wszystkich. No, nie dziwię się, że niech czar, niech bar podejdzie, żeby być pewny, że wszyscy są. Słyszą jego piękny gryźń. Zrozumiałem. Czy to już wszystkie Yuan-Ti w okolicy? Zobaczmy, może tutaj jeszcze coś będzie. Przyspieszenie również bardzo pomaga w przemieszczaniu się na dalsze dystanse. Bardzo przyjemny czar. Nie, to chyba już wszystko. Dobra, wyczyściliśmy Kuldahar. Teraz pójdziemy do tej chatki. Coś mi mówi, że ktoś się tam znajduje. Wiecie, gdyby się nie znajdował... A, to nie ta chatka, to tutaj. To drzwi byłyby po prostu zaryglowane. Jestem, załatwię to. Tu jest. Halo. Jakieś rozkazy?
Może wy mi powiecie, czy mam wam strzelić między oczy, czy nie. Nie wyglądacie jak węże, ale... O, nie widzę tak dobrze, jakbym mógł. No, nazywam się Gerbasz i mówię to z dumą, choć nigdy nie myślałem, że umrę oberżystą. Kto cię przysłał? Jeremzy? Nathaniel? Jeremzy chciał, żebyśmy cię odnaleźli. Bał się, że zginąłeś, a klucze do wieży strażnicze dostałyby się w ręce Jonti. No, jak na człowieka, to Jeremzy jest prawdziwy osioł, ale jest to w porządku. Mam nadal ten klucz, a teraz daję go tobie. Obiecaj mi go, że go tam zaniesiesz. Powinien być w strażnicy, a nie u półżywego krasnoluda. Dobra. Bardzo dobrze, oddamy ten klucz. A co będzie z tobą? Nieważne. Myślałem, że uda mi się wydostać z miasta, sprowadzić posiłki, ale wygląda na to, że Fiddlebender dotrzymał obietnicy. Ha! Ze mną wszystko dobrze. Chcę tylko trochę odpocząć. Ta duchowa esencja powinna zasklepić twoje rany. Dzięki, to nie jest tak dobry jak krasnoludzki porter, ale jednak czuję się, że wracają mi dawne siły, naprawdę więcej, więc lepiej nie marnuj czasu rozczulając się nade mną. Odnieś ten przeklęty klucz. Nie chcę, abyś odgrywał tu kapłana miłosierdzia, podczas gdy wokół roi się od UNT. Dobra, dopilnujemy, by klucz wieży wrócił do swojego właściciela. Żegnaj. Słucham. Dobra. Mam nadzieję, że przeżyje. A my w tym czasie możemy już pójść oddać ten klucz. Była jedna z misji, którą mieliśmy to zrobić. Dobra. W następnym odcinku oddamy ten klucz i postanowimy, spróbujemy coś zrobić z duchem matki Eugenii. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.